Vadim Zeland. Transurfing rzeczywistości. Stopień drugi. Szelest porannych gwiazd. Tłumaczenie Ludmiła Walczak. Czyta Sylwia Morcinek. Przedmowa. Drogi czytelniku, wszyscy w ten czy inny sposób znajdujemy się pod wpływem okoliczności. Pragnienia się nie spełniają, marzenia się nie ziszczają, natomiast najgorsze oczekiwania, jak na złość, się sprawdzają. Czyż nie można tego odwrócić? Okazuje się, że można. I dowiesz się jak. Książka otworzy przed tobą bardzo dziwny świat, w którym codzienna rzeczywistość ukazuje się w nieznanej postaci. Wiele ważnych życiowo kwestii rozpatrywanych jest z całkowicie niespodziewanego punktu widzenia. Ale najbardziej zadziwia nie tyle niezwykłość nowej rzeczywistości, ile to, że jest ona sterowalna. Transurfing to technologia zarządzania rzeczywistością, przy czym dość specyficzna. Cel tutaj nie jest osiągany, tylko realizuje się w dużej mierze sam. Brzmi to niewiarygodnie tylko w ramach utartego światopoglądu. Czeka nas zburzenie muru powszechnych stereotypów i fałszywych ograniczeń. Oczywiście podporządkowanie rzeczywistości swojej woli jest dość trudne. Najskrytsze pragnienia i śmiałe marzenia są naprawdę trudne do osiągnięcia, jeśli podążać za powszechnie przyjętymi normami i zasadami. Dobrze wiadomo, jak mało efektywne, a czasem daremne są próby zmiany siebie lub otaczającego świata. Transurfing oferuje zasadniczo inny sposób myślenia i działania, aby otrzymywać to, czego pragniesz. Nie osiągać, a właśnie otrzymywać. I nie zmieniać siebie, tylko powracać do siebie. Podstawowa idea transurfingu opiera się na założeniu istnienia przestrzeni wariantów, w której przechowywane są scenariusze wszystkich możliwych wydarzeń. Liczba wariantów jest nieskończona, podobnie jak nieskończona jest liczba możliwych pozycji punktu na siatce współrzędnych. Zapisane jest tam wszystko, co było, jest i będzie. Energia myśli człowieka w określonych warunkach jest zdolna zmaterializować ten czy inny sektor przestrzeni wariantów. Potencjalna możliwość ucieleśnia się w rzeczywistości niczym odbicie w zwierciadle wariantów. Człowiek jest w stanie kształtować swoją rzeczywistość, ale wymaga to przestrzegania określonych zasad. Ludzki umysł bezskutecznie próbuje wpływać na odbicie, podczas gdy należy zmieniać sam obraz. Co to więc za obraz? Jak go zmienić? Jak obchodzić się z tym dziwnym zwierciadłem? Transurfing daje odpowiedzi na te pytania. I tylko jedno pozostaje nieodgadnięte. Co kryje się tam, po drugiej stronie zwierciadła? Pomimo całej fantastyczności idei przedstawionych w książce, znalazły one już praktyczne potwierdzenie. Ci, którzy próbowali zajmować się transurfingiem, doświadczyli zdumienia graniczącego z zachwytem. Otaczający świat transurfera zmienia się niepojętym sposobem dosłownie na oczach. Nie jest to już wirtualna mistyka, tylko sterowalna rzeczywistość.